Okej, jesteśmy z powrotem. Witam po przerwie. Wracamy do gry. Jakie dramy? Co się dzieje? Mój Boże. Okej. On chyba dzisiaj idzie do pracy, prawda? Tak, w sobotę pracuje od 9:00. Musimy wstać wcześnie. O nie! Jeszcze złodziej. No nie, jak nie pożar, to złodziej. Po prostu. Przecież my tu nic cennego nie mamy. Halo, chcesz nam zakupy ukraść? A, alarm jest, no. No jest, jest. I co? O Boże. Jak ona kibicuje! Dramatyczna margaryna. Serio? Jak mąż się wykaże. Cenna to jest żona. Aha. Ciekawe, czy go złapią. Fryk. Boże, jak brutalnie jest kiper. No nie! I ucieknie! Co? Nie mam pytań! Po prostu w ogóle... Zawsze mi rozwala, jak to jest możliwe, że oni się biją i ten policjant... Zdarza się, że nie potrafi go zatrzymać. Czemu ty siedzisz na komputerze? Nie siadaj na komputerze, wyłącz go. Idź spać, ty idziesz jutro do pracy. O, widzisz, twoja żona pięknie poszła spać, a ty będziesz grał na komputerze, no. Ja nie mogę. No co za policja. Nigdy nie miałem nic tak często w Simsach. Ty co 2 sekundy masz jakieś wyłamywacze, pożary, czarownice. No, mnie się coś... Ale nie wiem, mam wrażenie, że dzisiaj jest taki dzień też. Że wszystko się dzieje naraz. Ja nie rozumiem. Jakieś kosmosy. Wszedł do sypialni, oczekiwam pocieszenia. No cóż. Zdążył obiec stół dookoła i 3 osoby go nie powstrzymały. Złodziej idealny. No nie? To mi zawsze rozwalało w Simsach, że to tak może się skończyć, że on po prostu ucieknie. Dawajcie to na 3. Szybciej to. Szybciej, 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 szybciej. A, dobra. Stajemy. Mężu. Stajemy. Dobra, ty się od razu przebierz, bo w sumie prysznica nie musisz, ale sobie skorzystaj. A żona ci poda śniadanie. Weź resztki. No, się przytulali przez chwilę. Jaki skunks? Gdzie był skunks? Nic nie widzę. Nic nie widzę. Ale mu się podoba jego żona. No to musimy wziąć. Nie ugotowałaś nic wczoraj, to... Znaczy ugotowałaś, ale spaliłaś. Ostatnie naleśniki! O nie. Trzeba ugotować jakieś śniadanie. O, omlety zrób. Omletów jeszcze nie było. Mężu, jedz. Dobra. Zrobi nowe śniadanko. Tylko czekać na kosmitę i meteor. O nie! Tak dużo się dzieje, że zaraz wleci skunks, wiedźma i 3 plemiony z inków. O kurde. Tak jak z Lego Indiana Jonesa. Tam byli tubylcy. Fajni. Strzelali w nas. Dobra, za godzinę. No i znowu Beka, no! Weź go, ochrzań. Mogli się też rzucić na złodzieja i byłby niezły gang. Boże, Skipper, gdzie jesteś taki bardzo brutalny. O Boże. Nie sprzątasz. O, idź poczytaj poranną gazetę. Czytaj. Nie rozkładaj tego!
Tak, rzuć na podłogę. Zachowaj resztki, sama zjedz to. Potem posprzątasz. W ogóle musimy zobaczyć, jaki jest stan lodówki. O. O, nawet chciała zjeść omleta. Nawet nie zwróciłam na to uwagi. Ludzie przechodzą koło domu i słyszą głośne myślę, co tam mężowi się żona podoba. No cóż. O nie, bo tu samochód już przyjechał. Do pracy, wom. Tak, rzuć na ziemię, żona posprząta. Zarabiaj dużo pieniądzów. To też oddaj na makulaturę, którą już przeczytał. Siku trzeba zrobić koniecznie. Aktualny poziom 108, okej. Okay. Dobra. Pościel łóżko, przebierz się. Coś jeszcze potrzebujemy tu zrobić? Chyba nie. Możemy jeszcze wyrzucić śmieci. W sumie. Nie postrzelałem sobie dziś w lasta i drzemi we mnie teraz ciemna strona mocy. O nie, najgorzej. Czemu sobie nie postrzelałaś? Logika ugotowała coś zamiast dać na stół, dała na podłogę. No cóż. Cała żona! Dobra. O nie, on pewnie znowu w pracy będzie siedział. Ten sim, którego próbujemy przekonać do siebie. Zaproś. O nie, jednak nie jest w pracy. No dobrze. To musimy szybko coś przygotować. O nie! Ciastka świętego Mikołaja? Nie. Co możemy mu podać? Podaj tacę. O, ser. Dobra. Podaj tacę z serem. To będzie przystawka. Nie, znowu rachunki. Ale ty... Nie jedz tego. Miałeś tylko podać. O, jest. Powitaj. Nie, zostaw komputer. Powitaj pana naleśnika. Czemu on przyszedł z kimś? Czemu on znowu idzie do tamtych drzwi? Matko jedyną. Miałaś go powitać. Prawie cały dzień przespałem. O nie! Ej, ale wiecie co? Ja też prawie cały dzień dzisiaj przespałam, także... To jest dziwne. Chyba taka pogoda. Mam takie doświadczenie z simami, że one chyba lubią z podłogi. Powinien sam coś przynieść. W końcu w goście idzie. Niech, albo niech zaprosi na coś. No, o Boże, i on ma piorunów. Dobra, powiedz mu ten sprośny żart. Mogę go zaprosić na te... Nie, nie mogę go zaprosić. O, chyba mu się nie spodobało. Schlebiaj, podziwiaj. O, pobij się z nim na poduszki. Dobrze, wychodzi do tego. Taca z serem, tylko deska seru. Kto mówi taca z serem? A, przepraszam, Seba. Znaczy, tutaj jest tak przetłumaczona, ale no. O nie, Alfred! Na dzikich obszarach przylegających do peryferii SimCity, Alfred przypadkiem odnalazł zapomniane wejście do częściowo zakopanych ruin wyłaniających się u podstawy góry i okrytych gęstą roślinnością dżungli. Przypomina The Sims 4. To znaczące odkrycie, że ale Alfred nie jest pewien, co zrobić. Czy powinien sam wejść do ruin i spróbować dowiedzieć się czegoś o ich naturze, czy też wrócić do instytutu i poinformować bardziej doświadczonych archeologów o istnieniu ruin? Ja myślę, że Alfred jest na tyle odważny, że powinien wejść do środka. No, Simsy nigdy nie umieją w tłumaczenie. Tutaj nadal hamburger... znaczy tutaj makaron z serem czy coś, jakieś dziwne takie danie przetłumaczyli na hamburger z serem czy coś takiego, nie wiem.
Informuj. Ale... Zaraz nam minie. Dobra, sprowadzę pomoc. Niech będzie. Alfred po raz ostatni przygląda się wielkiemu kamiennemu łukowi wejściowemu i nawet mimo swojej ograniczonej wiedzy o starożytnych językach piktograficznych orientuje się, że to wysoce zawiłe pismo nie należy do żadnego ze znanych języków. Alfred pośpiesznie wraca do cywilizacji i informuje archeologów z Instytutu o odnalezieniu szczątków czegoś, co wydaje się być obcą cywilizacją. Zbiera grupę rozentuzjazmowanych naukowców na miejsce, gdzie od razu staje się jasne, że odkrycie, którego dokonał Alfred, może być jednym z największych znalezisk współczesnych czasów. Archeologowie dyskutują i pytają, czy Alfred chce nadzorować dalsze badania obcych ruin, awansując go na szefa projektu. Howard! Załatwiłeś mi awans! Dziękuję! O mój Boże! Ciekawe, który to jest poziom kariery. Od razu szef projektu! I teraz musimy nadgonić gotowanie i sprzątanie. Trochę lipa. Rzuć monetę. Dziękuję, Howard! Boże, jak ją sprał tą poduszką. Jej! Do ciebie należy kierowanie zespołem badaczy próbujących osiągnąć ważny przełom naukowy. Przeprowadza innowatorskie eksperymenty, wykorzystując stale poprawiane umiejętności gotowania i sprzątania. Jeśli naprawdę zabłyśniesz, szybko staniesz się wynalazcą. Od 10 do 17. Ale fajnie, dużo pieniądzów. Weź z nim pogadaj, nie wiem. Ojej, jeszcze dostałam jakiś kupon na żarcie. No, masakra po prostu, co się dzieje. Aha, bo on przyszedł... Czemu ty od razu na komputer siadasz? Weź, wyłącz. Możesz odebrać telefon i zjeść tą tacę seru. Na razie nie ma obiadu. Ja się zajmuję naszym przyszłym mieszkańcem. Nie, nie, zostaw prysznic. Czemu on obserwuje ptaki? Nie wiem, co ja mam zrobić, żeby nabić te punkty. Taniec? Nie. Nie, nie chcę. Obejmij przyjaźnie, to chyba powinno zadziałać. Jeszcze raz poschlebiaj. Połaskotaj, nie wiem, dużo rozmawiaj. Boże, przestań się we mnie kochać. Za koleś. Tak, deska seru. No, musimy kupić dom. Okej. Dziwne te sery. Co tu jest takie fioletowe na tym? Nie zwróciłam uwagi, co to było. Dobra. Mężu, ty się musisz uczyć. Idź się ucz gotowania, o. Nie sprzątaj. Matko, ale to potrwa miliard lat, zanim on się nas przekona. Nie zawracaj mężusiowi głowy, on jest szefem projektu. Nie znasz zasad awansu pracy, koniec seksem, o Boże. A ona go nie przywitała nawet. To takie niemiłe. O, zaproponuj, wprowadź się. Jest! Nie trzeba być z nim przyjacielem. Dobra. To dziecko jej zaznaczę. Wprowadź się! Już. Teraz. Wprowadzaj się. Szybko. O nie! Jednak nie chcę. Czemu nie chcesz? Przecież mnie lubisz. Nie lubisz ze mną rozmawiać, ale... Nakłoń go.
Uni, po co? Au! Ja nie chcę go zdradzać. Właśnie o to chodzi, że go nie zdradzamy, tylko przyjaźniamy się. Możemy go zamknąć w piwnicy, no niestety. To wtedy nie odda nam pieniędzy. Ja nie wiem, co ja mam z nim zrobić. Nasz mąż będzie prowadził na nim eksperymenty, o Boże. W sumie coś w tym jest, ale... Dobra, on chyba 2 punkty musi nabić. O, chcę pojechać na wakacje w góry. Ale nas nie stać jeszcze na wakacje. Stary, musimy najpierw zarobić na... dom. Czekajcie. Dobra, 1 punkt z tego i 1 sprzątania. No, weź go przekabać. Czemu znowu się nie lubicie? No i spadają te punkty. No. Zabawiaj. Już nie ma zaproponuj wprowadź się. Muszę uważać na te ich dziwne interakcje. No, niech ich przyjacielem rodziny, spoko. O, jakieś nabijam punkty przy okazji. Schwalony. Dobra, on się tego nauczył. To jeszcze sprzątania. Czy mi się pojawiło? Jest, zaproponuj. Zostań na noc! Ale i tak pewnie się nie uda. Ja chcę, żeby się wprowadził. Czemu on jest taki trudny w obsłudze? Ale taca serów nam się zepsuje. Nie chcę. Zabawiany. Dobra, chodźmy zjeść sery. Też jesteś głodny, ale ty ile masz tego? Dobra, zostaw to sprzątanie na razie i coś zjedz. I potem jeszcze raz sprzątanie. No, on nie chce. Dałam ci tacę seru. O, wszystko jest trudne. Nie! W naszym przypadku to nie jest dobrze, że jest trudne. No właśnie... A mają tyle piorunków ze sobą. On jest tak napalony na nią. Powinien się na nią rzucić. Może on w obecności męża się wstydzi. Gdzie to co ser prześniał? Dobra, chyba się jednak nie nauczy tego. Musi się jeszcze tu wykąpać i potem i spać. Bo on jutro pracuje pewnie, no, od 10:00. No jedzcie, że szybciej. No, sprzątaj, żono, sprzątaj. O nie! Czemu on mi wlazł? Korzystaj. Weź prysznic. Wygoń go stamtąd. Nie, nie, żadnego grania w Zośkę. Zachowaj resztki. Serio? No come on! Skorzystaj z tej łazienki. I idź spać. Nie.
Przygotuj. Siłki dla grupy. Zróbmy coś dobrego. O, chili con carne jest super. Zwyczaj nakazuje, że przed rzuceniem się na kobietę najpierw należy zapytać męża o zgodę. Aha. Wyrzekł się przyjaźni z rodziną pszczółka, gdyż nie telefonowali do niego przez 2 dni. Tak, takie życie. Że on próbował mnie powitać i właśnie sobie poszedł? Co to miało być? Tylko błagam, nie spal kuchni. Please. Dobra. Ale miałeś wziąć 1 talerz. Tak, no. Zachowaj resztki, a to zjedz. Jesteś głodna. Ty idź spać. Grzecznie. Żona też tu się zaraz wymyje. I grzecznie, czyściutka pójdzie spać też. Ja sobie notuję, co robić z gośćmi w przyszłości, jak odwiedzę. Już mam giganie, granie w Zośkę i do skaceru. Super. Racel, ja cię może lepiej nauczę. Ale jeszcze posprzątaj to. Ja cię lepiej nauczę, jak przyjmować gości. Co się stało z czystą magią? Aha, no ja też dawno nie widziałam, ale no pewnie ma, nie wiem, ważniejsze rzeczy na głowie teraz, nie wiem. Nie, nie mam z nim kontaktu poza live'ami za bardzo. Ciężko z tym zaprzyjaźnieniem się z tym gościem. Najlepiej by było go wyrwać, ale nie chcę problemów z zazdrością. O, on wstaje. To żona też musi. Chcemy śniadanie, chcemy śniadanie. Dobra, to weźmiemy resztki. Mąż sobie usiądzie. Tylko, czekajcie, lepiej zapiszę grę, bo czasami z tymi simsami to nigdy nie wiadomo. Trochę się boję, że się wywali i stracimy jakiś progres. Więc lepiej zapisać. Weźmy te omlety. O Boże. Simisiu, musisz się przesiąść. Sorry. Jakie zdrady? Nie żadne zdrady, tylko chciałam przyspieszyć. No. Dobrze. Wyrwijmy pana naleśnika, jak mąż będzie w pracy. Okradniemy go i zamkniemy w piwnicy i zakopiemy. No, bo byłoby trochę szybciej faktycznie, gdybyśmy go wyrwali, no. Kurde, zabawy mu brakuje. Gdzieś sobie... Nie, bo ty musisz sprzątanie się nauczyć. Dobra, ty się nie przebieraj. Czy no nie wiem, no. No szybciej jedzcie. Nie wierzę w to. Aha, bo ty poszłaś to odłożyć, a to posprzątać to kto? Korzystaj. A tylko trzeba wyczyścić, bo to wszystko brudne jest. Zarazki, zarazki moja piękna. I to też wyczyść. To też wyczyść. I pościel łóżko. I... Nie, gazet jeszcze nie będę wyrzucać. Cześć, Samson Dread. Co? Chora, ale w tej piżamce ona mnie kręci. Boże! Skipper!
Super! Ja się obawiam o ciebie dzisiaj, naprawdę. Weź sobie postrzelaj potem. Musisz iść do pracy. Dobra, tu grzecznie posprzątamy wszystko. Nie, jeszcze telefon dzwoni. Jeszcze musimy się przebrać. Samson, prosiłabym o zachowanie się jednak na czacie. Proszę, przeczytaj regulamin i spróbuj się do niego zastosować. Przede wszystkim do normalnego odzywania się. Nie ma go w domu, jest w pracy. Halo. Jak się ucieszyła, że posprzątała z kuchenkę. No bo Seba mówił, że jest niedostrzelany w tym... w grze. No, chodziło mi o strzelanie w grze, a nie naprawdę. Halo. Dobra. Spróbujmy jeszcze raz zadzwonić do tamtego gościa. Może jak go weźmiemy na jakąś zabawę czy coś, chociaż... Nie, czekajcie, zrobimy to inaczej. Zadzwoń. Nie, bo to jest zaproś na randkę. To nie wiem. Jeszcze butelkę szampana. Okej. Okay. Dobrze. No to zaproś. Ogu, mi dardi, ina signis. O, Moonlight zmieniłaś nick? Kolorniku, Boże, nick. Nie, zostaw ten prysznic. Tu, czekaj, aż on przyjdzie. Boże. Znaczy, no nick to wiem, bo u Howarda widziałam, że zmieniłaś nick, ale... kolor zmieniłeś. Bo miałeś przed chwilą inny. Powitaj. No i zaś poszedł gdzieś tam na tyły. Ja nie mogę, no co za koleś. Dobra, czy ja go mogę... czy ja go mogę zaprosić... O, grupę tymczasową. Zabawę. Ojej, mua, mua. Okej, okay, teraz jesteśmy w grupie. Czy jak pojedziemy... A, nie Sima, tylko transport chciałam. Boże, Howard. Cześć, Anulej. Nie ma tak złamać regulamin, jest problem, że ktoś upomniał, a potem obrażać moderację na film. O nie! O Jezu. Cześć, wyłącz ten telewizor, zaraz jedziecie na jakąś super zabawę. A nie, na kuchnię Zuzi to nie. Może pojedziemy na zakupy. To jest jakieś biuro nieruchomości. Ej, tutaj nigdy w sumie nie chodzę. Klub Piekiełko, kąpielisko i salon urody, międzynarodowa restauracja, park myśliwski, piekarnia, reżim papai, nie wiem co to jest, rynek handlowy, sala gimnastyczna, salon gier wideo. Chodźmy do salonu gier. Chodźmy do salonu gier. Duże zakupy. No chodź tu, typie.
Panie Naleśnik. Mamy 30 punktów. Słabo! Słabo! Tak, dokładnie, Skipper. Zgadzam się. Nie wiem, anulaj. Szczerze mówiąc. Zobaczymy. Bo na Lazurowej Promenadzie są właśnie głównie sklepy i jakieś rzeczy, gdzie się płaci biletami czy coś takiego, ale... Ale tu fajnie! Ej, można grać za darmo. A nie, trzeba zapłacić. A nie, bo nie da się. Okej. Nie wiem, ale tu jest dużo fajnych rzeczy. Obejmij go przyjaźnie. Może nic się nie wydarzy. Ja myślałam, że oni będą tu wskaźnik taki mieli. Jak go zaproszę na jakąś zabawę czy coś. Ale to jakoś nie chce działać chyba za dobrze. Dowcip mu opowiedz jeszcze. Poproś nie. Chyba, że go wyprosi. Może to jest na spotkanie trzeba. Ja tak powiedziałam sobie, o sorry. Rozwaliliście? Nie jestem... Aha, o Boże. Znaczenie. Zadziała chyba na grupach oraz randkach. No właśnie, ja w nic nie gram za bardzo seba. Ale tak swoją drogą... czekaj. Robimy coś inaczej. Ale... O nie... Boże, chciałam spróbować to drugie, żeby go zaprosić na spotkanie, czy tam na zabawę, nie wiem, na co to ja wybrałam. O Boże, czemu jestem taka beznadziejna? W ogóle nie myślę już dzisiaj. To skoro już tu jesteśmy, to sobie chociaż pograjmy. Co ja chciałam powiedzieć? Aha, że dostałam od EA, dzięki uprzejmości EA, tego nowego Need for Speed'a, który teraz wyszedł albo wychodzi, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, bo trochę zgubiłam się w rachubie z Need for Speed'ami najnowszymi. I muszę to kiedyś też wypróbować. Tak swoją drogą. Uruchamiałam to dzisiaj, żeby zobaczyć, jak to działa, ale jest takie, nie wiem, no jak Need for Speed, śmieszne na razie. Nie, ona przegrywa. Ale zabawa jej rośnie. Przynajmniej tyle. Dobra, trochę jej poprawimy. No, tu nie ma prysznicy. Dobra, to jedziemy do domu. Nie wiem, jak mam go... Ja chcę do domu, nie udało się moje spotkanie. Anulej, znaczy będę ogrywała ten z uniwersytetem, jak w końcu dostanę klucza, bo się dziwnie baguję z tymi kluczami czasami do The Sims 4. Jak dostanę klucza, to będzie live, ale nie wiem, czy od razu, czy trochę później, bo wiecie, jak Sims 4... Nie za bardzo. Muszę mieć do tego po prostu nastrój, żeby do tego siąść i to wszystko przeglądać. Seba. No cóż. Ja dodaję wszystko, co jest za darmo. Weź sobie prysznic w takim razie. Nie wiem, zadzwońmy do tego Sima, może pogadajmy z nim przez telefon, nie wiem, no.
Ja chyba odpadłem po NFS Most Wanted. No ja jeszcze kupowałam parę tych Need for Speedów. Potem dostawałam. Podobno Payback był całkiem dobry. Ale jego akurat, po niego się akurat nie zgłosiłam. Więc nie mam z tego klucza. Ale mam właśnie ten najnowszy, co teraz wyszedł. On też nie ma jakichś super recenzji. Szczerze mówiąc, no ale... 30 punktów, Boże, jak to słabo idzie. Nie, ja też mam sporo gier z Epica. Na promocjach, które nigdy ostatecznie nie zagrałam, ale postanowiłem sobie, że każdą z nich kiedyś przejdę. Bartek, no to ja mam tak samo, tylko... dobra, zaprośmy go jeszcze. Tylko właśnie... tylko co ja chciałam powiedzieć. Weź tą gazetę stąd. Jednak. Nie wiem, co chciałam powiedzieć, nieważne. Widocznie nic ważnego, co nie. Boże, czuję się jak przyspana teraz. Krystian Serducho. O, cześć. Pani Juan. Naleśnik. Mąż wraca. Zaraz. No to trochę lipa. Spróbujemy jeszcze raz go zaprosić. A u mnie też półka wstydu. Szaksi. Wprowadził się! Ale dodał nam tylko 2000! Ale on miał mieć dużo hajsów! Halo! Czemu on nie ma dużo hajsów? No co za oszust! Co on ma? Pragnienie rodziny. Może on ma jakieś pieniądze w sklepikach na przykład. Że ma jakieś nieruchomości. Gdzie to się sprawdzało? No skąpiec! Może ma coś w wyposażeniu. O matko! Ej, on ma telewizor. Dobra, telewizor to sobie zatrzymamy w sumie. Sprzedamy ten. No nie, tylko nie wiem, co zrobię ze stolikiem. Trochę to przestawimy. Okej. Okay. Dobra, to mogę sprzedać, to sprzedać, ale to nie jest dużo pieniędzy. Gdzie się sprawdzało? Cześć, Grzesiu. Zróbmy z niego naleśnik. No, ale nie mogłam znaleźć Landgraba właśnie, Howard. Jest problem. I tu Facebook na pół strony wyskakuje. To bufko w basenie. Nie ma to... Bo jak on by miał nieruchomości, to by chyba było przeglądaj chyba, czy coś takiego. Przedsiębiorstwo, nieruchomości... No co za lipa? Może on mieszkał z kimś na przykład i dlatego nie wprowadził tych pieniędzy do rodziny. Gdzie tu jest? Szukaj domu dla siebie czy coś? Nie wiem, po co mu telewizor w kieszeni. Boże. Dobra. Czuję się trochę przyćpana. Będę
chyba zaraz kończę z tego live'a, bo nie wyrobię. Jak mam mu go wykopać teraz? Jezus Maria, jak to się robiło? O, szukaj domu dla siebie. Jesteś bezużyteczny. Jeśli możesz pouczyć gotowanie. Możesz wprowadzić jakąś rodzinę, chować z ich domu i wyprowadzić do siebie. Dostaniesz cały majątek, potem możesz ich wyrzucić na bruk. No niby tak, ale... Bartek, ja bym chciała to jednak... No i tak cheatujemy już dosyć mocno. W sumie, bo mogłabym po prostu wpisać kody i mielibyśmy mnóstwo pieniędzy. Ale no, tak jednak bym nie chciała robić i chciałabym zachować przynajmniej trochę godności. Dziękuję, Skipper, za słupka. Naleśniki. Chodź, jesteś bezużyteczny. Tak, tak traktuję przyjaciół Seba. Idź sobie. W ogóle nie chcę ciebie pożyczyć. No mamy 11 tysięcy dopiero, no i teraz musimy szukać tego Landgraba gdzieś tam, o Boże. Masakra. Która jest godzina? Nie wiem, gdzie mam szukać tego Landgraba nawet. Dobra, zapijmy jeszcze trochę czasu. Zrobię sobie tu cięcie.